Siemka. Wyjechałem przetestować sobie kładzisza. Duże problemy dosyć z nim były. Teraz wydaje mi się, że wróciło wszystko do normy, ale zaraz się przejedziemy. Pierwszy taki przejazd testowy i zobaczymy, czy to śmiga, bo tam z gaźnikiem było coś powieprzone. No tak przypuszczam, bo chodziła tylko na ssaniu, zaraz ją zalewało. No ale ostatni czas, jak widzieliście, stała w garażu. Ciągle jakiś inny sprzęt był, nie było kiedy zajrzeć. Teraz przez weekend posiedziałem, no i na razie pali i jedzie, więc jest dobrze, zobaczymy jak się wkręca, reaguje, bo tam jeszcze iglicą się trochę bawiłem teraz. Wyjeżdżałem, przestawiałem, takie testy były. A teraz jadę kawałek dalej się przejechać, zobaczyć czy ożyła z powrotem. Nie wiem czy w ogóle chondzina nie będzie na sprzedaż, ale to tam szwagier zadecyduje. Jakby ktoś był zainteresowany, może napisać, może coś tam się dogadamy. Cała góra, górę na jakiś samolot leci, buczy coś. Cała góra jest nowa, cylinder, tłok, komplet nowych zaworów, tytany, gniazda. No wszystko, góra jest, mówię. Dwa ponad koła, 2,5 chyba gdzieś. Głowica była zrobiona calutka. Także kwestia, myślę, jeszcze się tam pobawić tym gaźnikiem, ale chociaż zobaczymy jak to teraz pali i jedzie, bo przypuszczam, że jest fajnie. No jest sporo rzeczy do porobienia, bo jak wiecie, no kładzisz dosyć zniszczony, chociaż już i zawieszenie było zrobione, i sprzęgło było zrobione. Jeszcze coś tam, nie wiem, czy wahacze nie trzeba zrobić, ale to tam już byśmy szczegóły dogadali, to tam jeszcze szwagier będzie decydował, bo to jego maszyna. Tylko tak mówię, jakby kto chciał. No ale tak to bestia potężna i ta moc co tu jest, to jest no kosmos jakiś. No jak krosówka coś chyba, CRF-a. Silnik ten sam to. Dobra. Na chwilę obecną, no już ją rozgrzałem troszeczkę. Pali na strzała ładnie. Gazik też chodzi, bo na początku dałem trochę wyżej iglicę. Więcej paliwa dostawało, to znowu dodawałem gazu i ją wzruszało. Teraz przestawiłem niżej. Jeszcze coś nie łączy, bo widzę, że kontrolka mi mryga. Nieraz rozłożył się jakiś kabelek po prostu, ale to tam się też sprawdzi. Jak już odpali, to jest dobrze. Dobra, jedziemy. Jedyneczka. Ale ta moc co tu jest, no to magia jest. Nie chcę za daleko może jechać, bo jakiś gaśnie to zrobię. Musiał pchać. Nie jeżdżę kładem. Nie no, nie ma co spróbować, bo nie ogarnę tej mocy w ogóle. Troszkę gazu już z tyłu chodzi. Dobra, nakręcam, jadę, bo mówię, zgaśnij mi gdzie i samemu się nie puszczam. Ale nie powinno.
O! Zdusiłem ją. No, o, jak zimno jest. Tak to wygląda, nie? Coś tam jeszcze bym się pobawił przy gaźniku na pewno. Ale fajnie, że jeździ, wkręca się. Brrr, zmarzłem. Także co, no to zawieszenie myślę, że coś tu było robione na pewno, bo takie sztywniejsze jest. Wcześniej to ono tak chodziło po tej drodze, że nie szło je utrzymać. A teraz się jak w miarę trzyma, ale to i tak, żeby tą moc opanować, to trzeba ten. Trzeba trochę pojeździć. Więc co? Zdjęcie zrobione. Lecę do domku. Zimno jak nie wiem. Coś tak jak mówię, jak się zapłon przekręci, o teraz świeci, ale nieraz nie łączy, trzeba kabelkami poruszyć i łączy rozrusznik, ale to kwestia kabelka. No właśnie, teraz na przykład. Starczy tu rękę włożyć. Już zapala. Jakiś kabelek gdzieś tam nie styka. No tak sobie fajnie chodzi, nie? I nawet tak płynnie rusza. Nie szarpie jakoś, chyba że już po prostu rozgrzana. Wcześniej tak szarpała, a teraz leciutko możemy sobie ruszyć. Już na dwa wstaje. Także to, szwagier, z flaszką przyjeżdżasz teraz.